Zbiór grafiki stanowi jedną z najstarszych kolekcji Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. W ciągu kilku lat od otwarcia naszej placówki zaczęło się wykształcać kilka odrębnych, mniejszych kolekcji – współczesnej grafiki polskiej i niemieckiej oraz zespół prac bydgoskich o charakterze ikonograficznym. Obecnie w zbiorach działu grafiki wyodrębnia się kilka kolekcji czy mniejszych zbiorów. Dawna grafika polska, polska grafika nowoczesna, Polska grafika współczesna, grafika obca, rysunek i monotypie oraz grafika użytkowa. Szczególne miejsce w obrębie grafiki polskiej zajmuje kolekcja artystów z Bydgoszczy i regionu. Wśród najbardziej znaczących twórców możemy wymienić Karola Mondrala, Franciszka Konicera i Stefana Szmaja. W zbiorach graficznych ogromne kolekcje stanowią prace Stanisława Brzęczkowskiego oraz Bronisława Nowickiego. Ważną pozycję w tej kolekcji zajmuje też grafika toruńska, reprezentowana między innymi przez Tymona Niesiołowskiego czy Krystynę Szalewską. Najbardziej reprezentatywną kolekcją są grafiki polskie współczesne. Obejmuje ona pracę ponad 300 artystów przedstawiających całkowicie różne style, kierunki czy techniki. Plocki drzeworytnicze, płytki metalowe i gipsowe zbierane są w najnowszym inwentarzu działu grafiki. Dominuje tutaj duży zespół matryc warszawskiej graficzki Ewy Śliwińskiej.